witam was w pierwszym odcinku Polska jest piękna, bo jest. Dlatego chciałabym wam pokazać dzisiaj Polskę regionalną, Polskę południa, Polskę diecezji tarnowskiej. Znajdujemy się w rejonach Lubaszowej, Brzanki, Kołkówki, okolicach Rzepiennika Szczyrzewskiego, okolicach Rzepiennika Biskupiego. W tych wszystkich miejscowościach się dzisiaj znajdziemy, ponieważ chciałabym was zabrać na mały spacer, którym możecie się wybrać na 1-2 dni i po prostu zobaczyć różne piękne wiejskie okolice. Za mną jest, maluje się właściwie piękny widok. Niestety jest trochę pochmurnie, a jak nie jest, to widać Tatry. Więc można dla miłośników gór, można pomyśleć i można po prostu podziwiać. Zapraszam. Za mną jest właśnie XVI-wieczny kościółek drewniany, do którego niestety teraz nie możemy wejść, ale są dni i warto sprawdzić kiedy, bo staram się to też dołączyć w opisie, kiedy są msze, kiedy celebruje się tę mszę i można zobaczyć piękne rzeczy, które zachowały się z tego XVI, XVII, XVIII wieku. Bardzo polecam też i sama to wypróbowałam, przejść się drogą, tutaj są różne piękne tereny, przejść się drogą i usiąść sobie na ławce, po prostu pomyśleć, pomodlić się i może znajdzie się jakaś refleksja. Spera Astra, przez trudy do gwiazd. Właśnie te gwiazdy możemy obserwować w tym miejscu. Jesteśmy na terenie prywatnego obserwatorium, który zbudowali Państwo w Szołkowie i są jego właścicielami. Można sobie zrobić kilkukilometrową wycieczkę z miejsca, w którym byliśmy przed chwilą, czyli z Kołkówki, i pooglądać piękne gwiazdy, zobaczyć piękny chrześcijan, który stworzył nas Bóg, który namalował go dla nas, żebyśmy go właśnie podziwiali i odkrywali. Przenieśliśmy się w kolejne miejsce, które chciałabym wam pokazać. Tym razem coś dla miłośników rowerów oraz miłośników pieszych szlaków. Jesteśmy na szlaku Brzanka. Są tutaj szlaki zielony i żółty, rowerowy oraz pieszy. Z własnego doświadczenia wiem, że można przejść aż do Lubaszowej, a potem też zobaczyć piękny klasztor Lubaszowej. Aczkolwiek na razie skupimy się na tym miejscu. Jest tu pasmo Brzanki. Tutaj chciałabym wam pokazać bacówkę, w której możemy się przespać, zjeść coś i ogólnie odpocząć. Może to być nasze miejsce noclegowe. Tutaj rzekłabym na wysokościach, chciałabym wam podziękować za wspólną podróż. Mam nadzieję, że przeżyjecie tu piękne i wspaniałe chwile, kiedy przyjdziecie tu z rodziną i przyjaciółmi. Serdecznie zapraszam, dziękuję oraz do zobaczenia w kolejnym odcinku.